Ciao a tutti, witajcie Mangiare Łebki. Jesteś w kuchni włoskiej. Słowo mangiare znaczy jeść. Dzisiaj jestem u mamy i chcę zrobić jogurtowca z porzeczkami. Powiem wam, że jest tak gorąco i chciałby się zjeść coś, taki deserek, taki zimny. A ja tutaj jestem przed krzaczkiem z porzeczkami i zaraz wam pokażę, ile tych porzeczek jeszcze zostało. I tak, już tutaj mam przygotowane porzeczki, przyniosłam z ogródka. Tu jest 250 gram porzeczek. Będzie nam potrzebne 200 gram ciasteczek, herbatników, 150 gram masła, 6 łyżek cukru pudru, 600 gram jogurtu naturalnego, dwie galaretki pomarańczowe rozpuszczone w 400 ml gorącej wody i jedna galaretka agrestowa rozpuszczona w 450 ml. Teraz forma. Forma średnica 26 cm. Teraz masło połączę z rozgniecionymi ciasteczkami. Ciasteczka dam do takiego worka. No i takim właśnie wałkiem rozpłukę te ciasteczka. A tutaj mam już rozpuszczone masło. Ciasteczka już są utłuczone i teraz wlewamy nasze masło, połączymy i ciasteczka wykładamy na naszą formę. Teraz tak ładnie ugnieciemy szklanką, wstawimy właśnie do zamrażarki na 10 minut. Tutaj mam 600 gram jogurtu i do jogurtu przesieję cukier puder. I teraz to wszystko zamiksuję. Teraz stopniowo będę dawać moją galaretkę. Galaretka była lekko tężejąca. Teraz to wszystko wylewam na właśnie na moje ciasteczka. Wstawiamy do lodówki do stężenia. Gdzieś tak na 20 minut, ewentualnie do zamrażarki na 10 minut. Słuchajcie, tutaj trzymałam to 40 minut, bo dzisiaj jest bardzo i to bardzo gorąco i jakoś lodówka mi nie chodziła. O, a do zamrażarki nie miałam tak na tyle miejsca, żeby tak włożyć z tą masą, bo inaczej by mi się rozlało. Teraz wyrzucę te moje porzeczki. Teraz wyleję tężejącą galaretkę. Pamiętajmy, podkładajmy sobie łyżkę, żeby nam się tak nie przetego. Tak właśnie przygotowany jogurtowiec z porzeczkami wstawiamy do lodówki na całą noc. O, i tak wygląda mój jogurtowiec z porzeczkami. Już idę do was i pokazuję. Sama się nagrywam. O, męża nie ma. A mamuśka nie zna się na kamerkach, więc muszę nagrać tak. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Cudownie. Leżał całą noc w lodówce. No i teraz już wam pokażę, już wam mówię, jak smakuje. Ale pyszny. Mówię wam, fajniutki. Ale przepyszny. Powiem jedno. Jeżeli lubicie bardzo słodkie, to zamiast 6 łyżek cukru pudru, to sobie wsypcie nawet 8. Po prostu spróbujcie masę i zobaczcie, czy jest ok. Dla mnie to jest bardzo dobre. Jest przełamanie smaków, słodziutkie i tutaj te kwaskowate porzeczki. Rewelacja. Zapraszam was na mój kanał Mangiare Łebki. Róbcie subskrypcję. Zostawiajcie lajka i do zobaczenia do następnego filmiku. Ciao a tutti!